Witajcie. Pytania do Kisiela. Pierdziałeś kiedyś publicznie? Owszem. Czy jakbym był na bezludnej wyspie, to bym zjadł samego siebie? Nazywając się Kisielem? Czasami w ogóle nie ogarniam tych pytań. Okej, jedziemy dalej. Czy śpiewasz pod prysznicem? Jak tak, to co? Tak blisko, tak blisko. Dlaczego masz nick Kisiel, skoro lubisz budyń? To po prostu wzięło się od nazwiska, które brzmi Kisilewicz. Doiłeś kiedyś krowę albo byka? Kiedyś byłem na wsi u cioci i tam... ale to jest takie kurwa ciekawe, że się posram. Pisałeś kiedyś na czacie z dziwką? Robię to codziennie. No cześć maleńka, co u ciebie słychać? Jestem dziwką. Czy masz kisiel w domu? O, sam budyń jest. Jeden budyń, znaczy paczka. Drugi budyń otwarty? Trzeci też otwarty. Nie wiem czemu. I jeszcze jeden budyń. Twoja najlepsza kreskówka z dzieciństwa. Kup mnie. A po co mi? Palisz papierosy, bierzesz narkotyki i pijesz alkohol. Nie, poza alkoholem. Papierosy? To nie dla mnie, nie lubię, nie. Nie. Jakbym wręczył tobie nagrodę Nobla, jaka by była twoja reakcja? Wyskoczyłbyś z 20 piętra za 100 tysięcy złotych? Tak, jakbym był zabezpieczony tak, żeby nie było żadnej wpadki. Czy masz konto na RedTube? Mój Alejandro, jestem dziwką. Gdzie nagrywasz swoje filmiki? Tu. Czy nie jesteś człowiekiem, czy robotem? Hasta la vista, baby. Okej, dziękuję wam bardzo za oglądanie pytań do Kisia. Przede wszystkim zadajcie pytania. Kolejne, poprzednio było 150, teraz może będzie trochę więcej. I tak ładnie poproszę was bardzo, bardzo serdecznie, żebyście coś tam zadali. Cokolwiek, prywatne, nieprywatne, co chcecie. Tam na dole możecie wpisywać komentarze, jakieś pytania ciekawe, coś niesamowitego. Jak się tobie podobało, to daj lajka. Podziel się ze znajomymi. A, i przede wszystkim subskrybujcie, jak jesteście pierwszy raz. Nie wiem, czemu tak robię znowu. To tutaj na dole gdzieś jest przycisk. Subskrybuj. No i co? Uśmiechnij się. Hasta la vista, baby. Friday, Friday. Ale jebie. Nisko głowa. Ha.